Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gram TV News, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Chcielibyście przetestować sprzęt, z którego korzystają najlepsi e-sportowcy w naszym kraju? Jeśli tak, to już niedługo będziecie mieli ku temu niepowtarzalną okazję. Wszystko za sprawą Helios Game Powered by Actina, czyli specjalnego projektu, który pozwoli Wam przetestować sprzęt mistrzów na wielkim kinowym ekranie w rozdzielczości 4K i z przestrzennym dźwiękiem, dzięki któremu znajdziecie się w samym sercu akcji. Cyberpunk 2077 w Xbox Game Pass rok po premierze. Wydawało się to zbyt piękne, aby było prawdziwe, ale jednak w usuniętej już reklamie usługi pojawił się urywek z produkcji CD Projekt Red. Temat pojawienia się Cyberpunka w usłudze abonamentowej Microsoftu został poruszony na wczorajszej sesji Q&A, która odbyła się po podsumowaniu działalności grupy CD Projekt. Do całej sprawy odniósł się prezes firmy Adam Kiciński. Ostatecznie uciął on temat, mówiąc, że jest jeszcze za wcześnie, aby ich tytuł trafił do Xbox Game Pass. W przyszłym roku Cyberpunk otrzyma aktualizację dedykowaną konsolom nowej generacji, która przyniesie wiele graficznych ulepszeń. Podczas wczorajszej sesji firma podkreślała, że aktualizacja zostanie udostępniona za darmo wszystkim posiadaczom kopii Xbox One oraz PlayStation 4. Dodatkowo gra w ostatnim czasie przeżywa rozkwit za sprawą nowych graczy, którzy kupili produkcję na wyprzedaży na Steamie. Wszystko to sprawia, że Cyberpunk może jeszcze nie raz zawojować rynek, zanim ostatecznie trafi do Xbox Game Pass lub PlayStation Now. Wygląda na to, że jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do zasadności powstania Xbox Series S, to te rozwiewają wyniki tegorocznego Black Friday. Według analityków Adobe, tańsza konsola Microsoftu zdeklasowała konkurencyjne platformy. Wniosek wysunięto na podstawie analizy przeszło biliona stron sklepów internetowych, która dowiodła ogromną popularność Series S. Sprzęt pobił swojego droższego odpowiednika, Nintendo Switch i oczywiście PlayStation 5. Warto pamiętać, że ogromny wpływ na taki rezultat ma ograniczona dostępność pozostałych urządzeń. Microsoft zdaje się odpowiednio zabezpieczył się na problemy z dostawami komponentów do budowy konsol. Pozostaje pytanie, jak wielu entuzjastów konsoli nowej generacji rozsmakuje się w zabawie na next genach, by w przyszłości pokusić się na przesiadkę na Xbox Series X. A wy co kupiliście sobie na Black Friday? Bo jeśli był to dysk SSD M2 NVMe i teraz zastanawiacie się, jak go zainstalować na Windows 11, to nasz kolega z serwisu Testoria.pl nagrał film instruktażowy. W materiale wideo przedstawia cały proces od instalacji dysku w płycie głównej przez stworzenie pendrive z systemem Windows 11 po przejście przez BIOS. My jako twórcy wideo wiemy z autopsji, że regularne dokładanie dysków to codzienność. Dlatego wszystkim zainteresowanym tematem wymiany tego podzespołu życzymy powodzenia. I powracamy do tematu Cyberpunka. Przy okazji ujawnienia swoich wyników finansowych za trzeci kwartał bieżącego roku spółka CD Projekt poinformowała, że Cyberpunk ma doczekać się wersji na konsole nowej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nieco później, bo w drugim kwartale, next-genową wersję otrzyma również gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. Przedstawiciele firmy ujawnili redakcji Engadget, że posiadacze Cyberpunka w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One otrzymają możliwość darmowego zaktualizowania gry do wersji na nową generację. Deweloperzy ze studia CD Projekt Red chcą mieć absolutną pewność, iż nowa wersja zostanie udostępniona w bardzo dobrej formie. Na ten moment wiemy natomiast, że znajduje się w fazie testów. Oprócz ulepszeń graficznych, twórcy zamierzają dopracować działanie poszczególnych systemów produkcji. Te bowiem, choć nie są rewolucją, łączą się z innymi elementami gry i to właśnie dlatego społeczność musiała uzbroić się w dodatkowe pokłady cierpliwości. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, która jest oczywiście znacznie starszą produkcją. Tutaj gracze mogą spodziewać się m.in. pełnoprawnego wsparcia dla technologii Ray Tracing. W przyszłym miesiącu od pierwszego wydania DayZ na komputerach osobistych minie 8 lat. Tymczasem wczoraj, 28 listopada, produkcja ustanowiła nowy rekord aktywności na Steam. Zgodnie z danymi zawartymi na stronie SteamDB, w niedzielny wieczór we wspomniany tytuł grało w jednym momencie dokładnie 46 tysięcy użytkowników platformy Valve. Całość nie uszła uwadze deweloperom, którzy skomentowali pobicie rekordu na Twitterze. W momencie nagrywania tego filmu w DayZ gra ponad 37 tysięcy użytkowników Steama. Sam tytuł dostępny jest natomiast obecnie na platformie Valve z 40% zniżką. Niewykluczone więc, że produkcja Bohema Interactive jeszcze w tym tygodniu ustanowi nowy rekord.
Trzeba też pamiętać, że gra dostępna jest nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.